Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Ja nazywam się Zuzanna i dzisiaj nie mam ze sobą kota, ale mam ze sobą pieska. O, tutaj jest piesek, się pokaże. I chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o książce zupełnie wyjątkowej, która nazywa się Kobiety, o których myślę nocą, autorstwa Mii Kankimäki. Tak się nazywa i tak się czyta to nazwisko, jak się dowiedziałam. Książka wydana w serii skandynawskiej przez Wydawnictwo Poznańskie. Jest to książka, o której wspominałam już w poprzednim, takim bardziej bookholowym odcinku, właściwie w odcinku, w którym mówiłam, co czytam. I dzisiaj ja już skończyłam tę książkę i chciałabym Wam przeczytać jej fragmenty, opowiedzieć też, o czym ona jest. Jak już wspomniałam Wam w tym odcinku jesiennych polecajek, który mogę tutaj podlinkować, gdybyście nie wiedzieli, to jest książka o kobietach, o niezwykłych kobietach, o kobietach odkrywczyniach, o kobietach podróżniczkach, o kobietach artystkach w czasach, w których kobietom nie wolno było uprawiać sztuki. Mamy tutaj 10 postaci, no i oczywiście mamy też autorkę, która na swój sposób sama zalicza się do takich kobiet, o jakich pisze. Ale to sami zrozumiecie, kiedy będziecie to czytać. I jakie kobiety możemy tutaj spotkać? A, właśnie przyszło mi do głowy, że trzeba powiedzieć koniecznie, kto tłumaczył tę książkę. No więc tłumaczyła tę książkę z fińskiego Iwona Ciuru. Tak, żeby było to też uznane. Jej wkład jest tutaj niebagatelny w to tłumaczenie. No i co my tu mamy? Jak widzicie, książka jest ogromna, ma ponad 500 stron. Ja nie przepadam za takimi grubymi książkami, ale ta naprawdę jest warta polecenia. Zwłaszcza jeśli lubicie czytać o kobietach. Więc właśnie to jest taka książka, którą trudno byłoby zaklasyfikować. W zasadzie można powiedzieć, że ona ma w sobie coś z reportażu, ponieważ wszystkie opowieści o tych kobietach są prawdziwe. Wszystkie występujące tu kobiety, a było, jak mówię, ich 10, a wspomnianych nawet jeszcze więcej, one wszystkie żyły, one wszystkie mają swoje opowieści udokumentowane, także to nie są jakieś zmyślone opowiastki. No i zaczynamy. Pierwszą osobą, o której pisze nasza Mia Kankimäki, jest Karen Blixen. Karen Blixen poświęciła blisko 200 stron, więc naprawdę dużo, można powiedzieć połowę książki. Ale ja, uwaga, nie będę o niej dzisiaj opowiadała Wam, dlatego że po pierwsze bardzo dużo wiemy o Karen Blixen, często o niej mówimy, też znamy ją z ekranizacji jej książki Pożegnanie z Afryką. Karen Blixen była pisarką duńskiego pochodzenia, która, można powiedzieć, los rzucił ją do Afryki, a ona znakomicie wykorzystała tę szansę. Ale ja nie chcę Wam o niej opowiadać więcej, opowiem Wam więcej o innych postaciach, które występują w tej książce. Niemniej, jeśli interesujecie się Karen Blixen, jeżeli Was ta postać inspiruje, to tutaj znajdziecie sporo wiadomości. Wiadomości, listów tej pisarki, ale też o czym warto powiedzieć, autorka tej książki porusza się śladami tych kobiet, czyli jedzie do miejsc związanych z tymi kobietami, szuka jakichś ich śladów, szuka osób, które coś o nich wiedzą. Tak naprawdę, można powiedzieć, dokonuje pewnego rodzaju śledztwa w sprawie śladów tych niesamowitych kobiet, o których ona myśli nocą. I o co chodzi z tym myśleniem nocą, to też tutaj znajdziecie, nie będę Wam tego zdradzała. Ale chciałabym Wam pokrótce przedstawić kilka postaci, właściwie kilka, wszystkie postaci kobiet, które występują w tej oto książce. Jak już wspomniałam, pierwszą postacią jest Karen Blixen, o której, jak już mówiłam, nie będę mówić. A drugą postacią jest Izabella Bird. Nie wiem, czy Wam to coś mówi, bo mnie nic nie mówiło. Jest to osoba, która żyła w latach 1831 1914, czyli można powiedzieć cały XIX wiek. Urodziła się w Yorkshire w Wielkiej Brytanii, była córką pastora, jej mama uczyła w szkółce niedzielnej, taka dobra, pobożna rodzina. Po śmierci ojca matka zebrała swoje córki i wyjechali do Szkocji, bo matka pochodziła ze Szkocji i tam sobie żyły spokojnie, grzecznie i można powiedzieć bardzo skromnie. Właśnie matka i jej córki, które były starymi pannami wszystkie. Izabela bardzo lubiła geografię i bardzo się nią interesowała, tak potajemnie troszeczkę. I miała talent pisarski. I pisywała czasem różne rzeczy, które wydawano jej w wydawnictwie. I pewnego razu napisała do swojego wydawcy, że chciałaby napisać książkę, ale jaka książka byłaby mile widziana? Co by się dobrze sprzedało? Co byłoby dobrze przyjęte? No i wtedy usłyszała, że najlepiej by było, gdyby pojechała za granicę i tam napisała relacje z tej podróży albo jakiś przewodnik po miejscach, które znajdują się za granicą. Ale Izabela była chorowita, wiecie, i nie miała w ogóle specjalnie takiej werwy do tego, żeby przekraczać różne granice konwenansu, tak to nazwijmy. Przynajmniej takie wrażenie robiła, odkąd była młodą dziewczyną. Chorowała na kręgosłup, miała problemy w ogóle z jej ciałem, wydawało się, że jest ono całe takie sztywne, ale lekarze mówili, że być może przyczyną jej problemów nie jest jakaś prawdziwa wada taka, no można powiedzieć organiczna, ale że mają one taki podtekst, można powiedzieć nerwowy, że to są po prostu bóle psychosomatyczne. Jeden z lekarzy zaproponował, że najlepsze dla niej byłoby, gdyby odbyła długą podróż morską. Izabela chwyciła się tego pretekstu, można powiedzieć, i postanowiła wyruszyć długą podróż morską. Jej pierwszą podróżą był Nowy Jork. O tym jakby wiemy niewiele, ale ona pisała o tym, wydawała o tym, że tak powiem, swoje artykuły, bo to nie były jeszcze książki. A potem, kiedy wróciła z Nowego Jorku, tak się rozpędziła, że kupiła sobie od razu bilety do Australii. No i to był początek jej przygód, można powiedzieć, ponieważ podróżowała ona potem przez wiele, wiele lat. Można powiedzieć, że większość swojego życia, 40 lat swojego życia spędziła w podróżach i to bardzo dalekich podróżach. Pisała z nich nieprawdopodobnie dobre relacje, które były publikowane. Była świetnym obserwatorem, bardzo wnikliwym badaczem. Została, słuchajcie, jako jedyna kobieta w tamtym czasie przyjęta do Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Tak, tego samego, do którego należał Phileas Fogg. Phileas Fogg jeszcze powróci dzisiaj w naszej opowieści. W każdym razie Izabela Bird, o której już wspomniałam, podróżowała dużo po Stanach Zjednoczonych Ameryki. Miała niesamowite, burzliwe przygody w górach skalistych, gdzie związała się na jakiś czas z pewnym przestępcą, który był ścigany i z którym uciekała razem po tych górach. Potem jakby uciekła także od niego. Miała mnóstwo niezwykłych przygód na Hawajach, w Australii, jak już wspomniałam, w Chinach. Po prostu ci, co ją czytali, byli zafascynowani. Izabela była nieustraszona, nieprawdopodobnie odważna. Ale potem, kiedy wróciła już do Anglii, jakby w Anglii przeistaczała się w kogoś zupełnie innego. Była skromną, bardzo taką stonowaną i powściągliwą kobietą. No, co tu dużo gadać, starą panną. I nie, trudno było znaleźć wspólne mianowniki między tym, o czym pisała w swoich książkach, opisując swoje przygody, a tym, co można było zobaczyć na pierwszy rzut oka, kiedy się z nią spotkało. To bardzo ciekawe, prawda? Izabela Bird jest ciekawą postacią, ale to nie jest jedyna kobieta, która jest taka dziwna, niezwykła i która robiła różne rzeczy wbrew konwenansom w XIX wieku. Przyszedł do nas mój pies Bilbo tutaj, nie wiem, czy się pokaże. Pokaż się, Bilboczu, jak już jesteś. O, proszę bardzo. Będzie mi tutaj towarzyszył z drugiej strony, tak żebym nie była samotna. Wracając teraz do następnej kobiety, która jest opisana w tej książce. Ona, słuchajcie, żyła jeszcze w dawniejszych czasach niż Izabela Bird, a mianowicie Ida Pfeiffer, bo tak się nazywała. Ida Pfeiffer urodziła się no jeszcze w XVIII wieku. W 1797 roku zmarła w 1858. Była żoną, matką, odchowała swoje dzieci i doszła do wniosku, że nie chce prowadzić takiego życia, że ma już dosyć, że nie chce być zwykłą mieszczką, która prowadzi monotonne, nudne życie zgodne z zasadami, bo Ida Pfeiffer była Austriaczką, może od tego zacznijmy, mieszkała w Wiedniu, pochodziła z rodziny wojskowych. Ona razem ze swoimi braćmi była nieźle szkolona przez swojego ojca, ponieważ była jedyną córką i wychowywano ją jak chłopaka, w iście spartańskich warunkach. Także można powiedzieć, że była bardzo dzielna, wytrzymała na ból, wytrzymała na niewygody. To pomogło jej w podróżach, które czekały na nią. Niesamowite jest to, że ona w zasadzie nie miała za dużo pieniędzy. Można powiedzieć, że prawie wcale nie miała pieniędzy. Miała tylko pieniądze, żeby wyruszyć w podróż. Dalej pisała relacje do gazet i dostawała od nich pieniądze. Dzięki temu mogła się dalej przemieszczać. Ale sama też często spała w fatalnych warunkach, korzystała z miejsc, które były za darmo. Często też żebrała o jedzenie w trakcie swoich podróży, a dwukrotnie okrążyła Ziemię. I to nie były łatwe podróże, ponieważ podróżowała w stroju XIX-wiecznym, w stroju, który był wtedy obowiązujący dla porządnej kobiety, a ona nigdy nie wyszła z tej roli. Zawsze była taką dobrą panią domu, można powiedzieć, znakomitą gospodynią, znakomitą żoną. Po prostu nie można jej było niczego zarzucić. Ida Pfeiffer była w pewien sposób perfekcyjna. Podróżowała w stroju, wyobraźcie sobie, z krynoliną, w czepku z falbankami. Wyobraźcie to sobie teraz w jakichś nieprawdopodobnych upałach afrykańskich. To przerażające, jak można być tak ubranym i przeżyć. W każdym razie była ona niesamowicie dzielną osobą. Ona też jakby na własną rękę uczyła się geografii, ponieważ nie miała takich możliwości wcześniej i to wszystko sama zdobyła i sama odkryła. A potem po prostu tam pojechała, gdzie zawsze chciała pojechać, bo niewiele rzeczy mogło stanąć jej na przeszkodzie. Miała niezłomną wolę. Taka była Ida Pfeiffer. Czwartą osobą, o której chcę wam opowiedzieć, jest Mary Kingsley. To jest też jedna z bohaterek tej książki. Oczywiście też była starą panną, ale słuchajcie, no bycie starą panną w tamtych czasach, w XIX wieku, to znaczyło, że masz już 30 lat i nie masz męża. Ona też była autorką wielu książek o podróżach, tak jak inne podróżniczki, o których wspomniałam. Zajmowała się swoimi rodzicami aż do ich śmierci. Była bardzo dzielną dziewczyną, oni bardzo chorowali. A potem, kiedy została już zupełnie sama, bo nie miała rodzeństwa, wzięła po prostu pieniądze i, przepraszam, miała brata, tutaj mi się teraz coś pomyliło, ale miała brata, wzięła pieniądze i postanowiła pojechać daleko, daleko. I pojechała do Afryki, do zachodniej Afryki. Słuchajcie, to są te rejony, o których pisze Joseph Conrad, kiedy pisze Jądro ciemności. Straszna okolica, mówiąc wprost, w XIX wieku. No, mam ciarki, jak o tym pomyślę. Po prostu niesamowicie niebezpieczne miejsce, pełne groźnych zwierząt, dzikiej przyrody i kanibali, powiedzmy sobie szczerze. I nasza Mary Kingsley, ona się zaprzyjaźniła z tymi kanibalami, wyobraźcie sobie. I tam, gdzie nie mogli dojść misjonarze, którzy byli mordowani od razu, tam ona doszła. Prowadziła z nimi handel wymienny. Ona w ogóle miała fantastyczne podejście do swoich podróży, bo nie miała też dużo pieniędzy, ale wzięła ze sobą dużo różnych przedmiotów, które potem zamieniała na różne ważne towary dla siebie i w ten sposób udało jej się jakoś przeżyć. Ona też sama produkowała różne rzeczy, umiała szyć i to jest niesamowite, jak kobiety są zaradne w trudnych sytuacjach. Potem po roku bycia w Afryce wróciła do Londynu. Ja mam tutaj bardzo dużo notatek dzisiaj, ale inaczej by się nie dało. I po tej powrocie miała 32 lata i można powiedzieć, że stała się innym człowiekiem. Bo to, co zobaczyła w Afryce, tak gruntownie ją zmieniło. że wcześniej była taką dziewuszką, która jedynym doświadczeniem była opieka nad rodzicami i w zasadzie nie miała żadnych wielkich doświadczeń, ani także żadnego wielkiego wykształcenia, bo w tamtych czasach większość panien, jeśli nie miało rodziców, którzy na to zwracali uwagę, umiała szyć, haftować, śpiewać i malować, ale na pewno, i być może gotować, ale na pewno nie znało się na geografii. Tymczasem Mary była głodna wiedzy, była bardzo ciekawa i marzyła o tym, żeby wrócić znowu do Afryki. I wyruszyła do Afryki i tam znowu trafiła, bo pojechała znowu do Ameryki, do tej Afryki Zachodniej, tam gdzie była poprzednio, i tam miała taką niesamowitą przygodę na rzece Kongo, gdzie broniła się parasolką przed krokodylami, płynąc łodzią, i udało jej się, przeżyła tą przygodę i opowiadała o niej w swojej książce i pisała bardzo dużo, miała w ogóle talent pisarski. Niestety, kiedy wróciła w 1895 roku, jej brat położył łapę na tym. Powiedział: dosyć tego jeżdżenia po świecie. I zabronił jej wyjeżdżać, a ona przyniosła sobie małpkę w ogóle i jak wysiadała ze statku, to wzbudzała wielką sensację. Upłynęło 5 lat, nim znowu udało jej się, uzbierała sobie pieniądze przez publikacje, udało jej się popłynąć do Afryki. Tym razem postanowiła wyruszyć w kierunku Kapsztadu. Wsiadła na pokład w Liverpoolu i wyruszyła do Kapsztadu. Niestety Mary Kingsley nie dotarła do Kapsztadu, zmarła na dur brzuszny na statku i jej ciało zostało wyrzucone gdzieś w okolicach Kapsztadu już, także była blisko celu, ale nie dopłynęła do niego. I tak właśnie zmarła. Miała tylko 37 lat. Kolejną bohaterką tej książki, o której pisze Mia Kankimäki, jest Aleksandra David-Neel. Jest ona bardzo znaną postacią. Ja o niej bardzo dużo czytałam, bo kiedy się nią fascynowałam, miałam wszystkie jej książki i wszystkie książki o niej, ale ta fascynacja mi już minęła i sprzedałam te książki, także nie mogę wam ich pokazać. Mam tylko jedną książkę. Ale nieważne. Aleksandra David-Neel była Francuzką, była artystką, miała talent wokalny, była śpiewaczką operową, brała udział w takich, ponieważ nie była jakąś bardzo zamożną osobą, występowała w takiej trupie teatralnej i śpiewali tam, odgrywali opery i podróżowali po Europie, ale także po Afryce Północnej i tam właśnie pewnego dnia Aleksandra David-Neel, która była osobą bardzo uduchowioną, ciekawą świata, należała do towarzystwa teozoficznego, dużo czytała filozofii, interesowała ją filozofia buddyjska, buddyzm i w ogóle Indie i tamte rejony i bardzo marzyła o podróży, żeby tam się wybrać, ale jakoś tak nie miała wcześniej możliwości. Poznała na swojej drodze swojego przyszłego męża, który był inżynierem kolejnictwa, jeśli tak można powiedzieć, i mieszkał wtedy w Tunezji. Pobrała się z nim i przekonała go za jakiś czas do tego, że wspaniałym pomysłem jest, żeby pojechała do Azji, właśnie tam, gdzie chciała pojechać. No i wyjechała tylko na krótką wyprawę, ale trwała ona 14 lat. I przez 14 lat ona, można powiedzieć, błąkała się po Azji, aczkolwiek nie było to takie zupełnie, nie było w tym takiego zagubienia, ponieważ Aleksandra David-Neel w tym czasie została mniszką buddyjską, a potem laminią, bardzo dużo się uczyła, poznała tybetański, to bardzo trudny jest język dla Europejczyka. I znając ten tybetański, adoptowała pewnego młodego mnicha i wyruszyła razem z nim do Tybetu. A Tybet w tamtych czasach, kochani, był zamkniętym miejscem. Nie dało się tam wjechać. To był kraj zamknięty dla Europejczyków, tak jak Butan obecnie, tylko jeszcze bardziej w tamtych czasach. No więc nie tylko dla Europejczyków, już tym bardziej dla kobiet europejskich. A ona tam się dostała. W przebraniu, razem z tym właśnie młodym mnichem, młodym Tybetańczykiem, udało im się dostać do Lhasy. Tam spotkali się nawet z Dalajlamą. Niesamowite opowieści są jej, przepiękne książki, bardzo gorąco polecam. Aleksandra David-Neel. Nie będę Wam więcej o niej opowiadała, bo to może trwać i trwać. W każdym razie gorąco Wam ją polecam. Kolejną osobą, o której warto powiedzieć i o której wspomina nasza tutaj autorka książki Kobiety, o których myślę nocą, jest Nelly Bly. Nelly Bly była Amerykanką, emancypantką, globtroperką i szaloną kobietą. Ona bowiem postanowiła, słuchajcie, odbyć podróż śladami Phileasa Fogga, tego z 80 dni dookoła świata, Gilles'a Verna, i udało jej się to. Udało jej się to i odbyła tę podróż, która trwała w jej wydaniu 72 dni. Była niesamowicie uparta, wytrwała i dzielna. I to jest też taka osoba, o której warto wspomnieć. Potem tutaj mamy osobny jakby dział, w którym nasza autorka opisuje artystki. Artystki, czyli kobiety, które w swoich czasach zrobiły coś fantastycznego dla sztuki, ale też dla siebie samej, a nie były to czasy sprzyjające. Tak bardzo pobieżnie będę tutaj Wam opowiadać o nich, bo po prostu mam bardzo dużo napisane i ten odcinek mógłby trwać i trwać. Pierwszą osobą, o której chcę wspomnieć, nasza bohaterka, kolejna bohaterka, artystka, to Sofonisba Anguissola, żyjąca w XVI wieku, no i troszeczkę w XVII. Niezwykle popularna, wspaniała portrecistka, osoba bardzo uzdolniona, która dzięki staraniom też swoich bliskich, bo jej ojciec był też malarzem i był też wybitnym malarzem, uznał jej talent za ogromny i pomógł jej, że tak powiem, wejść w kontakty ze znanymi osobami, z arystokracją, po to, aby mogła rozwinąć swój talent, aby mogła zarabiać naprawdę na tym, co robi najlepiej. To było bardzo niepopularne w tamtych czasach, ale Sofonisba miała dużo szczęścia i trafiła na dwór hiszpański, gdzie stała się, można powiedzieć, przyjaciółką i taką zaufaną malarką króla i królowej. No to już lepiej nie można było trafić. I tam trwała przez wiele lat, zarabiała masę pieniędzy, zgromadziła ogromny majątek, ponieważ płacono jej nie tylko w pieniądzach, ale także w diamentach, w sukniach, w różnych przedmiotach, które były bardzo cenne. Sofonisba stała się też bardzo popularna no, na innych dworach siłą rzeczy i zamówienia spływały z całej Europy dla niej, ponieważ ona wspaniale portretowała. Robiła portrety rodzin królewskich, rodzin arystokratycznych. Myślę, że możecie sobie gdzieś tam poszukać. Ona też, czego nie wspomniałam wcześniej, uczyła się u Michała Anioła. Tak, tego Michała Anioła. On już był bardzo stary, kiedy ją uczył, ale on sam także uważał, że jest niezwykle uzdolniona. I, że tak powiem, tym hasłem reklamowym sprzedawał ją jej ojciec, mówił. Sam Michał Anioł uważał ją za niezwykle uzdolnioną, albowiem uczyła się u niego. No to któż mógł się oprzeć takiej reklamie, prawda? W każdym razie Sofonisba była też niesamowitą osobą, bo po śmierci królowej Izabeli, która była, jak mówię, taką jej ogromną entuzjastką i ją promowała mocno, król postanowił wydać ją za mąż. Nie była już najmłodsza, miała już tam pewnie pod 40-tkę. Wydał ją za mąż za księcia, bo ona chciała, żeby jej mąż był Włochem, bo sama była Włoszką. Więc wydał ją za księcia Sycylii. Wyjechała więc do Sycylii. Książę okazał się bardzo miły i szybko umarł, co było bardzo wielką jakby zaletą z jego strony. I Sofonisba stała się bardzo bogatą kobietą. No i w pewien sposób niezależną. I zdarzyła jej się rzecz przemiła, a mianowicie na statku, którym płynęła do Włoch, do swojej rodziny, poznała niezwykle przystojnego, młodego i fascynującego kapitana statku, w którym się zakochała, a on w niej. I tak po prostu po 40 przydarzyła jej się piękna miłość. Pobrali się, Żyli długo i szczęśliwie, chciałoby się rzec, no może nie tak strasznie długo, ale szczęśliwie. I po prostu nie miała już żadnych ograniczeń. Szła za głosem serca i nadal malowała. Pozostawiła po sobie ogromnie dużo przepięknych obrazów. A teraz, moi drodzy, przejdę do kolejnej osoby. A kolejną osobą jest Lavinia Fontana. To jest też malarka, no, z dawnych czasów. Lavinia Fontana to jest postać po prostu niezwykła. To jest kobieta, która stała się kobietą sukcesu. Była córką malarza fresków, ale ogromnie zdolną, ponieważ ojciec miał wiele dzieci i miał porównanie. Widział, jak bardzo ona jest niezwykle pracowita do tego wszystkiego. I wpadł na taki pomysł, żeby nie sprawić jej krzywdy i żeby mogła malować dalej, trzeba jej znaleźć takiego męża, który nie przeszkodzi. No i wymyślił, że Lawinię wyda za jakiegoś malarza najlepiej, który się do nich przeprowadzi, do rodziców i do Lawinii, rodzinnego domu. I będą oni mieszkali w jej rodzinnym domu i utrzymywali rodziców, czyli swoich teściów jakby miałby utrzymywać ten przyszły mąż. I dzięki temu teść będzie miał baczenie na swoją córkę i na to, czy nie dzieje się krzywda. Fantastycznie, prawda? No i rzeczywiście tak się stało. Znaleziono kandydata. Kandydat został zaaprobowany przez Lawinię. No i doszło do ślubu. Oczywiście Lawinia malowała nadal. Była coraz bardziej sławna. Coraz więcej niezwykłych rodów, ponieważ Lawinia tworzyła we Florencji. Wszystko się dzieje w latach XVI-XVII wiek. I wiecie, to po prostu ona tworzyła też dla Medyceuszy. To była niesłychanie zdolna artystka. Niesłychanie. Malowała tak dużo i tak, można powiedzieć, dla tak wybitnych osób, że w zasadzie nie miała sobie równych w tamtym czasie. A do tego, dodajmy, urodziła 11 dzieci. Jak przyjrzymy się jej życiu, to można sądzić, że ona po prostu ciągle była w ciąży. Większość z tych dzieci niestety zmarła. Niestety, bo zostało zaledwie kilka, dożyły do dorosłości. Ale też mamy wrażenie, że ona kochała tą pracę. Ona kochała malować. Chyba to była najlepsza rzecz, jaka zdarzyła jej się w życiu. Malowanie. Do końca swoich dni była niezwykle sławna, niezwykle bogata, bo też jej ojciec i jej mąż znakomicie zarządzali tymi pieniędzmi i żyli w dostatku ogromnym. Ona, można powiedzieć, urządziła całą rodzinę, tak jak Cezaria Ewora urządziła całą swoją wioskę, jeśli wiecie, kto to Cezaria Ewora. Taka dygresja. Kolejną osobą, o której chciałam wspomnieć, to jest osoba, o której już kiedyś się dowiedziałam z kanału Dzwonaczek 94, chyba tak. To jest Artemisia. To była taka malarka żyjąca w 1593-1654, która była no, niesamowitą postacią, bo ona była bardzo gwałtowna, miała takie trudne usposobienie, była dzika. W związku z tym w ogóle jej jakby kariera zaczęła się od skandalu, można powiedzieć, a mianowicie ojciec jej, który także był artystą, malarzem, to tutaj jakby często powielany schemat, widział w niej ogromny potencjał i poprosił swojego znajomego, który oczywiście również był malarzem, żeby uczył młodą Artemisję perspektywy. Tamten się zgodził, wszystko pięknie. No niestety ten nauczyciel nie był godny zaufania i zgwałcił młodą Artemisję. Zrobiła się z tego wielka afera. Ojciec podał go do sądu. No i oczywiście wyobraźcie sobie, że zachowały się do dzisiaj zeznania z tego procesu, także wszystko jakby można sobie przeczytać. To jest pasjonujące naprawdę i tutaj jest to też częściowo przytaczane przez autorkę tej książki. To są naprawdę pasjonujące rzeczy. I stąd wiemy na przykład, jak to się wszystko zdarzyło. W każdym razie Artemisia została, można powiedzieć, zbezczeszczona. No i nie była już dziewicą, nie była też pożądanym, można powiedzieć, nie była też pożądaną żoną. W związku z tym trzeba było ją wydać szybko za mąż, żeby ktoś, żeby nie została po prostu na tym targowisku starych panien, mimo tego, że była niezwykle zdolną malarką. Znalazł się taki, co się zgłosił, który by się mógł z nią ożenić. Została wydana za mąż za jakiegoś mężczyznę, który był 10 lat starszy. Prawdopodobnie sądzimy, że także był malarzem, może niezbyt popularnym. W każdym razie rodzina przeprowadziła się do Florencji, to znaczy się rodzina, czyli Artemisia i jej mąż. I tam, można powiedzieć, z roku na rok jej kariera rosła jak szalona, dlatego że ona po prostu malowała fantastycznie. A do tego miała w sobie taką bezkompromisowość. Nie trzymała się tych wszystkich konwencji. Ona, jej obrazy przemawiały, były w pewien sposób przerażające. Jest tam taka historia obrazu, który ona namalowała jako jeszcze panna. To jest obraz Judyta i Holofernes. Bardzo ciekawy, tak? Bo Judyta, nie wiem czy pamiętacie, z opowieści biblijnych, to była taka bardzo szlachetna kobieta, hebrajska, która zabiła króla Holofernesa, który był przywódcą wrogiego narodu, który zaatakował jej kraj w ten sposób, że uwiodła go, on ją zwabił do swojego namiotu, a ona po miłosnych igraszkach odcięła mu głowę mieczem. I właśnie ten widok tej kobiety, która niesie na tacy głowę swojego oprawcy, można powiedzieć, to było coś, co napędzało naszą Artemisję. To był jej obraz mocy, można powiedzieć. Ona go ze sobą wszędzie brała. Ale potem namalowała analogiczny obraz, to znaczy na ten sam temat, czyli Judyta i Holofernes, dla Katarzyny Medycejskiej, ale był on podobnież tak przerażający, że przez setki lat przeleżał gdzieś w jakichś muzealnych archiwach i dopiero podobno w latach 2000 został wyjęty i obecnie można go oglądać w galerii Uffizi. Tak słyszałam, tak czytałam w tej książce. Także Artemisia, ogromnie ciekawa postać. Nie będę wam tutaj jeszcze bardziej opowiadać o jej życiu, bo to jest bardzo długa historia. Mamy tutaj też postać japońskiej malarki, a właściwie takiej performerki też trochę, Yayoi Kusama się nazywa, Yayoi Kusama, urodzonej w 1929 roku, nie mam daty śmierci, więc być może ona jeszcze ciągle żyje, jest już bardzo wiekową panią. Nie będę wam teraz opowiadała tej historii, sami sobie przeczytacie, jeśli będziecie chcieli. Podoba mi się, że oprócz tych opowieści o kobietach, o których wspomniałam wam przed chwilą, mamy tutaj podróż autorki ich śladami. Ta podróż jest czasami pasjonująca, czasami zadziwiająca, czasami ona sama jest nieco rozczarowana, czasem wręcz przeciwnie. Sporo jest tutaj ciekawych rzeczy, nie będę ich jakby wam tutaj spoilować, ale wskazówki nocnych kobiet od danej osoby, one są bardzo ciekawe, bo te postacie są różnorodne, mają różne problemy, ale też mają różne mocne strony. Tymczasem na samym końcu książki znajdujemy wskazówki nocnych kobiet. Posłuchajcie. Graj tymi kartami, które otrzymasz. Choroby i słabości to też jest materiał. Otaczaj się tym, czego się boisz. Śmiej się z tego. Pytaj o radę nocnych kobiet. One odpowiedzą. Zorganizuj sobie warunki, w których jesteś w stanie żyć, choćby miał to być szpital psychiatryczny. Nie przestawaj pracować. Pracuj nadal. Pracuj jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Więc tak, takie mam tutaj wskazówki. Ale jest ich całe mnóstwo. Książka jest naprawdę wspaniała, piękna, ale jednocześnie nie jest ciężka. Mnie się ją bardzo dobrze czytało. Czytam ją po nocach, tak? Naprawdę czytam ją po nocach z latarką, bo mam teraz bardzo dużo pracy i nie mam czasu czytać. W związku z tym jedyny czas, który miałam, to był czas, kiedy wszyscy szli spać i ja mogłam wziąć sobie latarkę do łóżka i czytać tą książkę. Zachęcam was ogromnie, zwłaszcza te osoby, które z jakichś powodów nie podróżują, a zawsze by chciały. żeby przeczytały tę książkę. Dla mnie ta książka jest wielką inspiracją. Mam nadzieję, że w końcu ja także wyruszę w jakąś podróż, podróż mojego życia. I Was do tego zachęcam. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego bardzo długiego odcinka. Pozdrawiam gorąco. Zapraszam na mój kanał Biblioteka z Kotem. Jeśli nie zasubskrybowałaś, to gdzieś tutaj jest taki napis subskrybuj i kliknij na to. I to będzie wtedy znaczyło, że chcesz ze mną być w ciągłym kontakcie i będę regularnie pojawiała się na Twoim ekranie. Dajcie mi łapkę w górę, żebym wiedziała, że to, co robię, ma sens. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia.